Witajcie w kolejnym odcinku na kanale o więziennych opowieściach. Tym razem będzie to odcinek wcale nie zagadkowy, no bo przecież już znacie i tytuł, i miniaturę, i wszystko, a nawet pewnie i opis. Będzie dziś o... Dziękujemy. O Iwonie Wieczorek. Ja was przepraszam za te hałasy, które czasami gdzieś tam zza mojego okna dobiegają, ale mam wrażenie, że to tylko dodaje jakiejś naturalności i takiego ludzkiego brzmienia temu, o czym do was rozmawiam, bo przecież nie oszukujmy się, ja mówię do was do mikrofonu za 5 dych razem ze statywem, który kupiłem na OLX-ie, ale potrafię go rozsądnie połączyć z komputerem. No mniejsza o to. Chciałem powiedzieć o Iwonie Wieczorek, ale nie ukrywam, że ja broniłem się przed tym tematem dosyć długo, mimo tego, że byłem namawiany przez różne osoby na Facebooku, zwłaszcza takie, które mnie poznały, żebym zrobił na ten temat właśnie odcinek. Ja się broniłem jak tylko mogłem, dlatego że jest to temat bardzo często poruszany. W zasadzie chyba każdy, kto prowadzi podcast o tematyce true crime na polskim YouTubie, podejmował sprawę Iwony Wieczorek. Ja, mówiąc szczerze, bardzo się przed tym broniłem, ale tym razem uległem. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się nowe informacje i właśnie o takich wrzutkach, nowych informacjach, o prowokacjach śledczych i prokuratorów. O tym wszystkim chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Nie o samej sprawie zaginięcia Iwony, bo nie będę powtarzał po raz, nie wiem, setny, a może i lepiej, historii, którą doskonale znacie. Może tylko w telegraficznym skrócie z takiego, powiedzmy, dziennikarskiego obowiązku o tym opowiem. Natomiast bardziej interesujące dla mnie w tej całej sprawie jest to, jak zajmuje się tym tematem policja, prokuratura, i tego typu kwestie chciałbym wam dzisiaj unaocznić. A to dlatego, że gdzieś tam w międzyczasie dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Ktoś powiedział mi coś, a jak wiecie, świat jest mały, a jak mówi stare takie powiedzenie, chyba z kręgu biznesowego znane, wystarczy znać 5 osób, żeby dotrzeć do dowolnej innej osoby na świecie. To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, można złapać kontakt z dowolną osobą na tym świecie i wystarczy 4, maksymalnie 5 pośredników, więc jeżeli potrafimy wyciągać wnioski i odpowiednio łączyć kropki, no to potrafimy również czerpać informacje ze źródeł, których jest wokół nas całe multum i niekoniecznie musimy tylko i wyłącznie czytać Onet i Wirtualną Polskę. Co to się wydarzyło w sprawie Iwony Wieczorek w ostatnich dniach, a może nawet godzinach? Krótko mówiąc, nie wydarzyło się nic nowego, poza tym, że pojawiło się oświadczenie, w którym policja stwierdza, że poszukiwany jest kierowca białego Cinquecento. Nie będę się tutaj teraz nad tym szczególnie rozwodził. To jest dobry moment, żeby przypomnieć całą sprawę związaną z Iwoną. No więc w nocy z 16 na 17 lipca Iwona Wieczorek zaginęła. Wcześniej udała się na imprezę do słynnego sopockiego Dream Clubu, gdzie nie bardzo mogła wejść w sposób legalny, ponieważ nie miała jeszcze ukończonego 21 roku życia, ponieważ Iwona w dniu zaginięcia miała skończone lat 19. Oczywiście, jak to młoda osoba w jej wieku, miała plany na przyszłość, ale ponieważ był to lipiec i okres wakacyjny, no to plany na przyszłość były odłożone na właśnie przyszłość, a bardziej Iwona i jej znajomi interesowali się tym, jak tu sobie fajnie spędzić wakacyjny czas w jakiejś miłej i sympatycznej, imprezowej atmosferze. Dlatego zorganizowali sobie tak zwaną biforkę na działkach, zaopatrzyli się wcześniej w jakieś spore ilości alkoholu, no i wybrali się na działkę, która należała do rodziny Pawła. Paweł to znajomy Iwony, nie jakaś bliska przyjaźń, ani nie jakaś tak zwana sympatia, tylko po prostu, no powiedzmy, bliższy kolega. Tam na tej działce było więcej osób, była również Adria, przyjaciółka Iwony, ale przecież o tym wszystkim wiecie. Następnie ekipa z ogrodów działkowych
przedostała się w ten czy inny sposób, to jakby nie ma większego w tym momencie znaczenia, do Dream Clubu w Sopocie, w tak zwanym Krzywym Domku. Bardzo charakterystyczny, niezwykle kiczowaty budynek, ale mniejsza o to. Tam odbywała się impreza i jeden z kolegów był w stanie wprowadzić całe towarzystwo na tą imprezę, ponieważ znał ochroniarzy czy właścicieli, menadżerów, i przymknięto oko na to, że dziewczęta nie mają 21 roku życia. Ze swojego imprezowego doświadczenia powiem wam, że ochroniarze generalnie przymykają oko, czy zawsze przymykali oko na atrakcyjne blondynki, niekoniecznie chcieli natomiast wpuszczać panów, którzy byli odziani w niewłaściwe odzienie wierzchnie, a już zwłaszcza w niewłaściwe obuwie, ale to tak na marginesie. Impreza nie przebiegała zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ Iwona bawiła się tam po prostu kiepsko. Zwyczajnie poszła na tą imprezę już dosyć mocno wstawiona, o czym poinformowała, wysyłając SMS-a do swojej znajomej, której napisała, że jest po prostu pijana, bo tak też się czuła. Krótko mówiąc, impreza nie przebiegała jakoś fajnie, Iwona nie czuła się tam ani dobrze, ani miło, a biorąc pod uwagę to, że miała zdecydowanie zbyt dużo alkoholu we krwi, no to jakby jej percepcja była całkowicie zaburzona, czegoś ewidentnie jej brakowało, a jeszcze dodatkowo dowiedziała się o tym, że jej były chłopak bawi się w sumie nieopodal w klubie, który nazywał się przynajmniej w tamtych czasach Banana Beach. No jakoś tam wzbudziło to w niej pewnego rodzaju frustrację, może zazdrość, doszło między znajomymi do jakiejś kłótni, do jakiejś awantury. Można było później słuchać licznych wywiadów, kiedy mama Iwony nie mogła zrozumieć, dlaczego młodzież po tej imprezie nie była w stanie wytłumaczyć jej, co było powodem tej kłótni. No, nie było żadnego powodu tej kłótni. To była po prostu pijacka sprzeczka między 19, 18 i 20-letnimi ludźmi, którzy wypili zdecydowanie za dużo alkoholu, niż ich organizm był w stanie to jakoś przyjąć i zmetabolizować, więc kłócili się po prostu o pierdoły. Nie wiem, może o numerek w szatni, może o jakieś byle gówno, może o to, że jedna miała zbyt wysokie obcasy, a druga miała zbyt niskie. Powodów kłótni na tego typu imprezach jest co nie miara i kto z was nie był na takiej imprezie, niech pierwszy rzuci kamień, tylko proszę we własny monitor, niech rzuca, a nie we mnie. Krótko mówiąc, Iwona po prostu wstrzeliła focha, jakbyśmy to powiedzieli dzisiejszym językiem, chociaż może już nieco boomerskim. Tak czy inaczej oddaliła się od swoich znajomych i poszła w kierunku domu, taki miała swój cel. Jej celem było po prostu dostać się do domu, nie było to szczególnie daleko. Co prawda były to godziny oczywiście bardzo późne, aczkolwiek przez niektórych mogły być odbierane jako bardzo wczesne, krótko mówiąc środek nocy, i Iwona na bosaka sobie radośnie zmierzała w kierunku domu. Po drodze kilkukrotnie została zarejestrowana przez kamery monitoringu, no ale w pewnym momencie ślad po niej zaginął. Najgorsze jest to, że w pewnym momencie Iwona wysłała do swojej przyjaciółki SMS-a o treści dosłownie: o gówno mnie zaczepiają. I tyle. Jej telefon się rozładował albo został wyłączony. Tego nie do końca wiadomo, chociaż wiadomo, że ona miała bardzo słabą baterię w momencie, kiedy wychodziła z tej imprezy. No więc najprawdopodobniej po prostu telefon zdechł. To był rok 2010, więc nie bardzo jeszcze mieliśmy do czynienia ze smartfonami, tak jak dzisiaj. Nie wiem, jakim telefonem dysponowała wówczas Iwona, aczkolwiek tamte telefony były zdecydowanie bardziej odporne. Tak czy inaczej, ten telefon po prostu jej przestał działać w pewnym momencie. Iwona do domu nigdy nie dotarła. Ostatnie nagranie z monitoringu, które jest dostępne dla policji, no, pokazuje po prostu młodą dziewczynę, która idzie sobie w kierunku domu, ewidentnie
i wszelki ślad się urywa. Nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych zeznań, które można byłoby w jakikolwiek sposób powiązać z jej zaginięciem. No po prostu był człowiek, nie ma człowieka. Nagle Iwona wyparowała. I właśnie to, że nie znaleziono zwłok Iwony, to, że nie znaleziono żadnych świadków i cała dramatyczna tajemniczość tej sytuacji powoduje, że mimo upływu 14 lat od tego wieczoru, kiedy Iwona zaginęła, do tej pory ta sprawa rozgrzewa opinię publiczną i mimo tego, że nie pojawiają się żadne jakieś nowe fakty czy jakieś nowości, które byłyby przełomowe, każda informacja, która zaczyna się nagłówkiem nowe fakty w sprawie Iwony Wieczorek, powoduje, że ludzie na ten temat wariują. No i teraz po tym wstępie, który być może przypomniał wam sytuację związaną z zaginięciem Iwony, opowiem o tym, co ja zdążyłem się dowiedzieć w tak zwanym międzyczasie i o tym, co na ten temat myśli policja, jak policja i prokuratura działa. Trzeba nam się w tym momencie cofnąć do feralnego poranka, czyli do dnia, kiedy mama Iwony zorientowała się, że jej córki nie ma w domu. Podobno pierwszym złym sygnałem, który spostrzegła mama Iwony, było to, że jeden z kwiatków, który posiadała u siebie w mieszkaniu, a podobno bardzo rozrośnięty fikus, w ciągu nocy stracił wszystkie liście. Czy to prawda? Tego nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się to dość mało prawdopodobne. No tak czy inaczej, Iwona nie dotarła rano do domu. Nie było jej również u Adrii i no, nikt nie wiedział, co się z nią stało. Wszyscy znajomi, którzy pamiętali wieczór poprzedni, no, mówili o tym, że Iwona po prostu oddaliła się, poszła do domu i tyle na ten temat wiedzieli, a do domu nie dotarła. Rozpoczęły się poszukiwania, no i oczywiście zostało przyjęte zgłoszenie przez policję. No ale tutaj dochodzimy do klasyki gatunku, czyli policja oczywiście tą sprawę totalnie i całkowicie zignorowała. Lokalni sopoccy policjanci potraktowali zaginięcie Iwony jak każdy tego typu wybryk młodej dziewczyny w wieku 18-19 lat, która to po prostu po wieczornej imprezie nie wraca do domu. Trudno się w jakimś sensie policjantom lokalnym z Sopotu dziwić, ponieważ oni już naprawdę na swoje oczy, przypuszczam, że widzieli bardzo wiele rzeczy. I teraz jeszcze raz cofnijmy się do imprezy, cofnijmy się do awantury po imprezie, cofnijmy się do tego, co się dzieje z młodymi ludźmi i z ich organizmami w momencie, kiedy przedostaje się do ich krwioobiegu alkohol, a zwłaszcza w dużych ilościach, co tam się roi w tych głowach i co może się wydarzyć. I teraz wejdźcie z tą wiedzą w krew czy w skórę policjantów lokalnych, którzy codziennie otrzymują zgłoszeń kilka, może kilkanaście różnych. A to pobili kogoś, a to kogoś okradli, a to komuś coś zginęło, a to ktoś dzwoni na policję w środku nocy. Taki dyżurny komendy policji w mieście jak Sopot, Krynica Morska, Zakopane, Karpacz, można wymieniać całą masę tego typu miejscowości, jest zawalony taką ilością spraw, że on nie jest w stanie tak naprawdę odsiać ziarno od plew i on nie wie, którą z tych spraw ma traktować poważnie, a która jest po prostu no, mało istotnym wybrykiem nastolatki, która po najbliższych kilku godzinach wróci do domu. W związku z tym nie został od razu wszczęty jakiś alarm. Ta sprawa nie miała nadanego wysokiego priorytetu, tylko od samego początku była przez lokalną policję traktowana jako od kolejne zaginięcie. Pewnie miną dwie doby, dziewczyna wytrzeźwieje, ogarnie się, ubierze się tam, poskłada do kupy, zmyje nocny makijaż i nad ranem w poniedziałek, przecież są wakacje, wróci do domu. Więc w taki mniej więcej sposób ta wiadomość została potraktowana przez policjantów.
I z jednej strony trudno się im dziwić, a z drugiej strony z perspektywy czasu wiemy, że zostały popełnione bardzo liczne błędy w pierwszych kluczowych godzinach całego dochodzenia. Natomiast gdyby ktoś wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł. Tak samo policjanci, gdyby wiedzieli, że ta sprawa będzie tak głośna, tak medialna i gdyby wiedzieli, że będzie z tego tytułu taka awantura, no to na pewno by tego nie potraktowali w taki sposób, jak zostało to potraktowane. Wszystko wskazuje na to, że o tym, co mogło się dziać z Iwoną bezpośrednio po opuszczeniu Dream Clubu, wiedzą jej znajomi, którzy z nią imprezowali tego wieczora. Być może ktoś za nią poszedł, być może ktoś ją śledził, być może ktoś wsiadł w taksówkę i próbował ją namierzyć po drodze. Tego nie wiemy. Nie wiemy za bardzo, co się działo z Iwoną w momencie, kiedy ona wybrała się na tą samotną podróż, czy samotny spacer do domu. Wiemy jedynie, że szedł za nią przez jakiś czas człowiek zwany Panem z Białym Ręcznikiem, który też przez długie lata był przez policję poszukiwany i w pewnym momencie sam się zgłosił, co też jest w jakimś sensie kuriozalne i no raczej dziwne, że człowiek przez tyle lat nie wiedział, że o niego chodzi. No, mało prawdopodobne, ale to już jakby pomijam na tym etapie. Jak się okazało, ten człowiek nie miał nic wspólnego ze sprawą zaginięcia Iwony, został wykluczony. Dlaczego błędy policji w tych pierwszych godzinach były tak znaczące? Dlatego, że wszyscy, którzy zostali później przesłuchani w tej sprawie, jak się okazało, kłamali. Tam zostało przesłuchanych, o ile dobrze kojarzę, 30, a może i więcej osób, które miały kontakt z Iwoną w kilkunastu godzinach poprzedzających jej zaginięcie. I zdecydowana większość tych osób nie przeszła pozytywnie badania wariografem. To znaczy wiadomo, że coś zatajały, wiadomo, że o czymś kłamały, tyle tylko, że nie do końca wiadomo, jak to dokładnie przebiegało. Słuchajcie, badanie wariografem nie jest takie proste i oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Jest człowiek, i on jak mnie słucha, to wie, kogo mam na myśli, który wie coś więcej na temat wariografu i mam nadzieję, że porozmawiamy sobie kiedyś na ten temat i czegoś więcej się dowiem. Może zostawię to dla siebie, a może te informacje, które będę mógł, to wam przekażę. Na to liczę. No tak czy inaczej, badanie wariografem nie jest takie oczywiste. To nie są proste pytania i proste odpowiedzi, gdzie wiadomo dokładnie jest co i jak, tylko to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Po prostu człowiek, który jest poddawany takiemu badaniu, reaguje w sposób emocjonalny na niektóre pytania, a na niektóre pytania reaguje w sposób neutralny. Natomiast te badania, inaczej, te pytania nie są zawsze jednoznaczne, dlatego bardzo często to badanie nie jest brane pod uwagę jako dowód w sprawie. To jest tak zupełnie na marginesie. Natomiast podczas całego badania i całej takiej sesji na wariografię wiadomo, że osoba poddana temu badaniu wykazywała zdecydowanie zbyt duży poziom stresu i jakichś tam negatywnych emocji, co podważa jakby wiarygodność całego badania. Natomiast specjaliści nie zawsze są w stanie określić ze stuprocentową pewnością i precyzją, która odpowiedź jest fałszywa, a która nie jest. W związku z tym, jeżeli wiadomo, że w badaniu coś jest nie tak, no to całe badanie jest uznane za po prostu niewiarygodne. I z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, bardzo wiele osób, które były badane właśnie na wariografię w sprawie Iwony Wieczorek, kłamały, ściemniały, mieszały się w zeznaniach. No ale dlaczego to jest takie istotne, że te pierwsze 24 godziny zostały przez policję potraktowane po macoszemu? Dlatego, że ci ludzie, którzy mogli coś wiedzieć, którzy mogli po prostu dysponować konkretną wiedzą, zdążyli w tym czasie spotkać się ze sobą, ustalić wspólną wersję wydarzeń, dojść do jakichś wspólnych wniosków i przygotować się. Po prostu przygotować się na przesłuchanie, przygotować się na badanie. Gdyby sytuacja była taka, że te osoby są zatrzymane,
nie mówię, że aresztowane, zatrzymane i poddane przesłuchaniu krzyżowemu w taki sposób, że nie wiedzą co albo o czym zeznają pozostali członkowie tej grupy znajomych, no to w tym momencie policja jest w stanie wyłuskać bardzo wiele informacji albo wzajemnie sprzecznych zeznań. Natomiast w momencie, kiedy minie dużo czasu i te osoby mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać, no to ten element zaskoczenia już jest po prostu nie do osiągnięcia nigdy więcej. I pewnie nie byłoby z tym większego problemu i sprawa Iwony przepadłaby w meandrach nieodgadnionych spraw, których jest zapewne cała masa w naszym kraju, gdyby nie to, że sprawa ta stała się po prostu medialna. No i teraz można byłoby sobie zadać pytanie, co powoduje, że sprawa Iwony Wieczorek jest znana? No więc odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo prosta. Iwona jest znana z tego, że jest znana. Najbardziej dla mnie smutne jest to, że dokładnie w tym samym czasie, bo w lipcu 2010 roku i to w tych samych dniach i w tym samym miejscu, znaleziono ciało młodego człowieka, Patryka, który był żeglarzem, jakże bliski mojemu sercu sport, ale to jakby nie o to chodzi. Patryk wybierał się na długi rejs i też były pewne dziwne okoliczności, które wzbudzały zainteresowanie jego rodziny. Mam tu na myśli Patryka Palczyńskiego, który urodził się troszeczkę wcześniej od Iwony, bo 3 czerwca 1985 roku zapalonym żeglarzem był i wybierał się na rejs po Karaibach. Taki rejs komercyjny, on tam miał prowadzić jachty z turystami, za co miał otrzymywać po prostu wynagrodzenie, więc nie tyle był to rejs dla przyjemności, co dla po prostu przyjemnego, spożytecznym. Miał na tym zarobić pieniądze, ale również miał wprowadzać w tajniki żeglarstwa po prostu turystów. No i zwłoki Patryka zostały wyłowione z Bałtyku. Prokuratura bardzo szybko zamknęła tę sprawę, uznając, że było to samobójstwo, mimo tego, że Patryk miał związane ręce za plecami i jego zwłoki obciążone były płytami betonowymi. Jeżeli chcecie, to ja zrobię dłuższy materiał na ten temat, ale nie chcę za bardzo odchodzić teraz od wątku Iwony, natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W tym samym czasie, w tym samym miejscu doszło do dwóch zdarzeń, w których dwie młode osoby straciły życie i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, ilu z was słyszało o Patryku Palczyńskim, a ilu z was słyszało o Iwonie Wieczorek? Po prostu sprawa Iwony stała się w pewnym momencie głośna, medialna i bardzo znana i dlatego przyciągnęła tak olbrzymie zainteresowanie przede wszystkim mediów. I na szczęście i niestety, to kwestia jest tego, z jakiej strony patrzeć na to zagadnienie, sprawa Iwony miała miejsce w okresie tak zwanego ogórkowego bezrobocia większości dziennikarzy, bo było to w zasadzie środek wakacji. Nic szczególnie ciekawego się nie dzieje ani w polityce, ani w jakichś sprawach bieżących. W związku z tym ta sprawa przyciągnęła uwagę większości nagłówków, większości mediów, tak zwanego głównego nurtu. No i tak to już się stało, że sprawa została bardzo znana i bardzo medialna i w ślad za tym poszła również reakcja policji i prokuratury. Ja opowiadam na tym kanale o wielu wydarzeniach, które miały miejsce w zakładzie karnym i z którymi się spotkałem, ale ponieważ takimi tematami interesuję się po prostu prywatnie, to raz na jakiś czas robię dla was wrzutkę z zagadnienia typu true crime. Oczywiście nie jest to główny powód, dla którego powstał ten kanał, ale po prostu tak jest przy okazji. I teraz zwraca moją uwagę pewna zależność. Zwróćcie uwagę na to, że tematy, które poruszam, są raczej znane, medialne, to nie są jakieś wielkie nowości. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zarówno w przypadku Moniki Osińskiej, czy na przykład Małgorzaty Rozumeckiej, albo Krystiana Bali,
Te sprawy były jeszcze przed orzeczeniem sądu bardzo głośne, bardzo medialne i no, bardzo poruszające opinię publiczną. I o ile w dwóch pierwszych przypadkach, czyli Monika Osińska i Rozumecka Małgorzata, żadna z nich nie była sprawcą morderstwa, obydwie zostały skazane na dożywocie za przywództwo grupy, która dokonała morderstwa. Ale czy nie jest tak, że stało się w ten sposób dlatego, że te sprawy były po prostu medialne? Dokładnie tak samo jak ze sprawą Iwony Wieczorek. Nie dalej jak dzisiaj, czyli 17 czerwca w godzinach przedpołudniowych, opublikowałem na tym kanale odcinek o zaginięciu pani Natalii Panochy-Raczkiewicz, która w piątek w niewyjaśnionych za bardzo okolicznościach po prostu zniknęła i nie wiadomo, co się z nią stało. Takich osób, które znikają w dziwnych okolicznościach, jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ to są setki, jeśli nie tysiące w skali roku. Część tych osób gdzieś tam się odnajduje, część tych osób zostaje znaleziona martwa w różnych okolicznościach. To są czasami samobójstwa, to są czasami nieszczęśliwe wypadki. Często mamy do czynienia z różnego rodzaju przedawkowaniem i tak dalej. To są trudne i ciężkie historie. Natomiast zdecydowana większość gdzieś umyka ponad tym całym zgiełkiem i wrzawą medialną, ale są takie sprawy jak właśnie ta mityczna sprawa Iwony Wieczorek, która powraca jak bumerang. Ale dlaczego ta sprawa powraca? I to jest kolejny ciekawy temat. To jest sprawa nierozstrzygnięta. Jak już wspomniałem wcześniej, bardzo złą robotę zrobili policjanci z Sopotu czy też z Gdańska na samym początku tej sprawy. Kiedy nabrała ona bardzo medialnego rozgłosu, ponieważ atrakcyjna blondynka w wieku lat 19 w środku wakacji zginęła w Sopocie. Szczyt sezonu ogórkowego, media bardzo łatwo tą i szybko tą sprawę podłapały i w ten sposób stała się bardzo nośna i popularna. Zajęli się tematem policjanci z wyższych szczebli, na przykład między innymi z terroru kryminalnego Komendy Głównej Policji. No i zaczęli przesłuchiwać świadków. Okazało się, że tak naprawdę niewiele są w stanie wyłuskać z tej wiedzy, którą świadkowie posiadają, bo zeznania są wzajemnie sprzeczne. Rozmawiają z grupą młodych ludzi, którzy niewiele pamiętają, ponieważ feralnej nocy byli po prostu pijani jak nieszczęście. 19-letni organizm i pół litra czystej wódki na działkach to jest generalnie słabe połączenie, plus do tego różnego rodzaju drinki, a może inne wyzwalacze emocji w postaci, nie wiem, tabletek czy białego proszku, co nie jest przecież żadną tajemnicą, że w tego typu miejscach takie środki się po prostu zdarzają. To wszystko w połączeniu z imprezą i jakąś zazdrością, a może jakimiś końskimi zalotami, doprowadza do sytuacji, w której jest zgrzyt, są jakieś emocje, pojawia się awantura, jest rozstanie, a później są dopiero sprzeczne zeznania i problemy w tym, co się tak naprawdę stało z Iwoną. Co się stało z Iwoną, to wam mogę powiedzieć tu i teraz, ponieważ policjanci nie mają co do tego żadnych wątpliwości i zdradzę wam może nie żadną tajemnicę, ani nie żaden jakiś wielki sekret, ale opinię, którą policjanci, między innymi z terroru kryminalnego Komendy Głównej Policji, mają dosyć dobrze opracowaną. Jest tak, Iwona nie żyje, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Minęło zdecydowanie zbyt dużo czasu. Gdyby Iwona żyła, to najprawdopodobniej ujawniłaby się w ten czy inny sposób, nawet zupełnie niechcący. Jest wysoce mało prawdopodobne, żeby przez cały ten okres była gdzieś przetrzymywana, przechowywana w zamknięciu, żeby nie była w stanie się wydostać nawet na chwilę. Oczywiście
nauka radziecka zna i takie przypadki, przepraszam za ten kolokwializm, ale historia, może tak ładniej zabrzmi, jak powiem, zna takie przypadki, że ludzie byli porywani, przechowywani, przetrzymywani wbrew swojej woli naprawdę przez całe długie lata, ale prawdopodobieństwo tego typu sytuacji w przypadku Iwony Wieczorek jest bliskie zeru. Więc najprawdopodobniej Iwona Wieczorek nie żyje. Policjanci co do tego raczej nie mają żadnych wątpliwości. Pytanie jest tylko teraz takie, gdzie została pochowana albo gdzie mogą znajdować się jej zwłoki oraz kto przyczynił się do jej śmierci. No i tutaj wypadałoby poruszyć temat Krzysztofa Rutkowskiego i Janusza Szostaka. No bo jak wiadomo, gdzie się dzieje zadyma i gdzie się krew leje i trup ściele się gęsto, tam pojawia się Krzysztof Rutkowski i jego patrol wyposażony w broń hukową, często plastikową, ale za to mają duże samochody na dużych felgach i robią bardzo dużo zadymy i hałasu, bardzo często o nic. No i tak samo w przypadku Iwony Wieczorek, Krzysztof Rutkowski narobił bardzo dużo hałasu, oczywiście nic nie ustalił, oczywiście nic nie wskurał, ale poszedł na prywatną dramę i się bardzo mocno pokłócił ze swoim dawnym znajomym, którym był już nieżyjący dziennikarz śledczy, bo sam się takim mianem określał, Janusz Szostak, który to dziennikarz napisał książkę, może nawet nie jedną, ja wiem o jednej, ale z tego co mi wiadomo, to on był bardzo twórczym autorem w pewnym momencie swojego życia. Zajął się bardzo wnikliwie kwestią Iwony Wieczorek, nawet wskazywał policji miejsce potencjalnego pochowania zwłok na jakiejś działce bliżej nieokreślonej. Policja na miejscu się pojawiła, zrobiła przeszukanie. Oczywiście niczego nie znalazła. Pan Janusz Szostak twierdził, że po prostu policjanci zbyt słabo szukali. No wydaje mi się, że akurat policja doskonale wie, gdzie szukać, a gdzie nie ma sensu grzebać, więc prawdopodobnie rewelacje pana Janusza potraktowali po prostu tak, jak potraktowane być powinny. A może nie wiem, trudno mi powiedzieć. Tak czy inaczej, do niczego nie doprowadził swoją wnikliwą analizą ani Krzysztof Rutkowski, ani Janusz Szostak, ponieważ prawdy do tej pory o Iwonie Wieczorek nie udało się ujawnić. Natomiast kolejna ciekawostka, o której muszę wam powiedzieć, to działania pewnego bardzo niestandardowego w swych przedsięwzięciach prokuratora, który nie odpuszcza sobie bardzo łatwo i jest nieustępliwy, stara się jak tylko może uzyskać wszelkie informacje, nawet metodami kompletnie niestandardowymi. Jest to pan prokurator Krupiński z Krakowa. Jest to człowiek, który między innymi rozwiązał tajemniczą zagadkę Iwony Cygan, jak również doprowadził do aresztowania człowieka odpowiedzialnego za oskurowanie studentki z Krakowa dobrze ponad 20 lat temu. Jest to człowiek, który nie boi się podejmować niestandardowych działań i właśnie za jego sprawą i na jego, powiedziałbym, polecenie doszło w pewnym momencie do przeszukania tak zwanej Zatoki Sztuki. Budynku, który kiedyś był fajną i bardzo ciekawą z punktu widzenia turystów imprezownią w Gdańsku na plaży, tak zwana Zatoka Sztuki. Swego czasu również kojarzona była z aferą pedofilską, w której jakoby miał brać udział Kuba Wojewódzki, Borys Szyc i paru jeszcze innych celebrytów, ale to jest temat na zupełnie inną gawędę. W każdym razie na polecenie tego pana prokuratora zostały tam rozpoczęte poszukiwania. Zostali zaangażowani policjanci, psy policyjne, a nawet płetwonurkowie, którzy przeszukiwali zarówno morskie dno, jak i kanały, jakieś ścieki i odpływy.
nie znaleziono nic poza dziesiątkami, a może i setkami śladów biologicznych w okolicy. No, trudno się dziwić, żeby nie było śladów biologicznych na plaży wokół słynnej sopockiej imprezowni. Natomiast cała ta historia związana z przeszukiwaniem plaży i okolic Zatoki Sztuki tak naprawdę nie miała na celu znaleźć niczego konkretnego, a już na pewno nie zwłok Iwony Wieczorek. Cała ta impreza miała na celu zrobić na tyle dużą wrzawę medialną, żeby osoby, które mogą coś wiedzieć albo które coś wręcz perfidnie ukrywają, żeby te osoby zaczęły zachowywać się nerwowo. I teraz może uchylę rąbka tajemnicy dla niektórych z Was, a może powiem rzeczy wręcz oczywiste. Proszę Was o komentarz na ten temat pod tym odcinkiem. Policja bardzo często robi tego typu prowokacje. To jest część operacyjnej pracy policji, bo gdyby policjanci i szeroko pojmowane służby mundurowe nie chciały, żebyśmy się dowiedzieli o pewnego rodzaju poszukiwaniach czy o podejmowanych przez nich działaniach, to byśmy się nigdy o tym po prostu nie dowiedzieli. Natomiast jeżeli się o tym dowiadujemy i to jeszcze z mediów głównego nurtu, bo w Faktach na TVN-ie, w Wiadomościach na Jedynce, a i w Informacjach na Polsacie dowiadujemy się o tym, że Zatoka Sztuki jest przekopywana, przegrzebywana, są tam przebitki, są tam ujęcia z pracy płetwonurków i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby społeczeństwo się o tym dowiedziało i żeby zrobił się szum medialny. Wydaje mi się, że taką samą medialną wrzutką jest ta sprawa, o której dowiadujemy się w ostatnich dniach, czy też wręcz godzinach, o tym słynnym białym Cinquecento. Po prostu co pewien czas trzeba wbić kij w mrowisko i tym kijem solidnie zamieszać i te mrówki, które najbardziej przejmują się tym zagadnieniem, najszybciej uciekają albo szykują sobie jakąś kryjówkę, staną się po prostu obserwowane, śledzone i badane. I w tym momencie w grę wejdzie technika operacyjna, w grę wejdzie technika podsłuchów, być może jakieś oprogramowanie podobne do Pegasusa zostanie zastosowane, być może sąd wyda zgodę na obserwację operacyjną jakiegoś konkretnego figuranta, który być może zacznie robić nerwowe ruchy. Oczywiście prokuratura wcześniej przygotowuje sobie i wytypowuje osoby, które należy poddać obserwacji, uzgadnia zgodę z sądem na obserwację konkretnych osób. Tych osób może być kilka, może tych osób być kilkanaście, a może i nawet kilkadziesiąt. No i teraz jest robiona wrzutka medialna, tak jak przeszukanie w Zatoce Sztuk, albo tak jak teraz właśnie informacja o białym Cinquecento, czy kilka miesięcy wcześniej informacja o tym, że pan biały ręcznik został odnaleziony. No i sprawdzane są różnego rodzaju połączenia między ludźmi, sprawdzane są po prostu nerwowe ruchy. Jeżeli w tym momencie ujawniam jakąś wiedzę operacyjną, która jest tajna, objęta klauzulą szczególnej poufności, no to przepraszam, nie miałem nic złego na myśli, nikt mnie tą wiedzą jakoś szczególnie nie obdarzył, po prostu jestem w stanie łączyć kropki i wyciągać wnioski. A że tam w międzyczasie rozmawiałem z jednym czy drugim policjantem na temat ich pracy operacyjnej, to już jest zupełnie inna historia. Słuchajcie, czasami naprawdę można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć o pracy operacyjnej policjantów, będąc więzionym w sytuacji zatrzymanego z kajdankami za plecami. No, ja akurat jestem takim człowiekiem, który potrafi z naprawdę najgorszej sytuacji wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski, jakąś wiedzę i naukę. Ten typ tak ma po prostu, co ja mogę Wam więcej na ten temat powiedzieć. Wracając natomiast do sprawy Iwony Wieczorek i tego, co się wydarzyło ostatnio. Nie jest to moim zdaniem żaden przełom, ani żadna szczególnie ciekawa informacja. Przypuszczam, że to jest kolejna wrzutka tylko po to, żeby właśnie zamieszać kijem w mrowisku i
zobaczyć nerwowe ruchy. Ja wiem o tym skądinąd, że są wytypowani sprawcy, natomiast nie ma żadnych twardych dowodów. W związku z tym nawet nie silę się na to, żeby używać inicjałów tych sprawców potencjalnie wytypowanych z prostego powodu. Póki nie ma żadnych dowodów, póki nie ma żadnej sprawy i póki nie ma żadnych osób oskarżonych, nie należy robić niepotrzebnego zamieszania, jeżeli nie jest to zamieszanie robione w sposób celowy. Słyszałem o wielu różnych dziwnych teoriach, jak na przykład o takiej, że Iwona mogła być w ciąży w momencie, w którym zaginęła. No i potencjalny tatuś przyszłego niemowlęcia mógł być nie do końca zadowolony z tej sytuacji. Natomiast z innych źródeł dowiadujemy się, że Iwona akurat miała okres w momencie, kiedy była na tej imprezie, więc jakby jedno z drugim nie do końca się skleja, chociaż też nauka radziecka zna różne przypadki. Nie wiemy, co się stało z Iwoną. Jedno jest w zasadzie pewne, że Iwona nie żyje. Natomiast czy ta sprawa kiedyś osiągnie taki moment, w którym zostaną wytypowani sprawcy? Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że nie. Z prostego powodu, jeżeli policjanci na początku śledztwa dali po prostu ciała, będą robili wszystko, żeby tą sprawę zagrzebać, żeby tą sprawę po prostu gdzieś pod dywan zamieść i żeby ona śmiercią naturalną umarła. Tak jak sprawa Krzysztofa Olewnika, tak jak sprawa Patryka Palczyńskiego, żeglarza, o którym mówiłem wam wcześniej, czy też Roberta Wójtowicza, gdzie wszelkie ślady kierują na plebanie, a chłopak nie żyje. Jest takich spraw nierozwikłanych cała masa w naszym kraju i być może moglibyśmy to liczyć w dziesiątkach. Natomiast zdecydowana większość tych spraw to nie są tematy medialne, nie są tematy tak głośne i nie dotyczą tak znanych spraw. Dlatego właśnie podjąłem się tematu sprawy Iwony Wieczorek, żeby troszeczkę to odczarować i pokazać wam, że to nie jest tak, że ta sprawa jest jakoś niesamowicie tajemnicza, jakoś niesamowicie zagadkowa. Po prostu policja nasza nie do końca tak sprawnie działa, jak nam się wydaje, że działa, bo kiedy chce, to potrafi, ale tak na dobrą sprawę to wiele tego typu tematów jest po prostu zagrzebywanych pod dywan. Raz na jakiś czas komuś chce się chcieć i taką sprawę wyciąga, udaje się złapać sprawcę. Gdybyście sobie na przykład prześledzili sprawę Krystiana Bali, to ten człowiek nigdy w życiu nie trafiłby przed oblicze sądu, gdyby nie jeden policjant, któremu naprawdę bardzo zależało i który zaczął faktycznie łączyć kropki i któremu chciało się przeczytać powieść Krystiana Bali pod tytułem Amok. Bo gdyby nie to i gdyby ten człowiek w pewnym momencie nie trafił na pewną koincydencję faktów i zbieżność opisu zbrodni, którą autor przelewa na karty książki z tym, co faktycznie miało miejsce w przypadku prawdziwego zabójstwa, to Krystian Bala podróżował po świecie, pływał, nurkował, robiłby zdjęcia i żyłby sobie radośnie, tak jak sobie radośnie żył co najmniej 4, a może i 5 lat po zabójstwie swojej ofiary. I tak samo do dziś dnia, tylko nieliczne osoby wiedzą dokładnie, co stało się z Iwoną Wieczorek i gdzie jej zwłoki mogą się aktualnie znajdować. A jeżeli w tym momencie weźmiemy sobie pod uwagę to, że Patryka, czyli wspomnianego wcześniej żeglarza, zwłoki totalnie przypadkowo, ale w tym samym czasie wyciągnięto z Morza Bałtyckiego, a obciążony był płytami chodnikowymi, no to tylko sobie można dołożyć do tego historię, co mogło stać się ze zwłokami Iwony. Słyszałem również o historii, że mogła zostać gdzieś zamurowana, ponieważ
budowlańcem był ojciec jednego z jej byłych chłopaków, i tak dalej, i tak dalej. Co do tego, że Iwona nie żyje, raczej nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, tak samo jak nie powinniśmy mieć większych wątpliwości co do tego, że ta sprawa raczej nigdy nie zostanie rozwiązana. Oczywiście, oby było inaczej i oby sprawców spotkała należna im kara, zwłaszcza, że polskie służby, mimo tego, że czasami na nich utyskuje, polskie służby działają coraz lepiej i nasze archiwum X działa coraz sprawniej. Miejmy nadzieję, że im się uda. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii na temat sprawy Iwony Wieczorek. Wiem, że to jest temat długi, dla wielu z was ciężki, a może już nawet nudny. Ciekaw jestem po prostu opinii na temat tego, co udało mi się ustalić, zebrać i wam powiedzieć. Dzięki wielkie za ten odcinek. Nie będę się już rozgadywał dłużej. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia, a w zasadzie do usłyszenia.